Dzisiaj będzie mowa o 1937 roku i o wystawie paryskiej. 12 lat minęło, ale to nie do końca, że to był kolejny pawilon, dlatego że w Brukseli było Expo w 1935 roku i Polska też tam się prezentowała, ale koncepcja wystawy brukselskiej była całkowicie przygotowana przez architektów i artystów belgijskich, a więc ekspozycja polska niejako weszła w narzucone ramy. Niewiele w gruncie rzeczy o tej wystawie w Brukseli i polskiej ekspozycji wiadomo i ja też takiego wykładu nie przygotowałem, więc o tym już mówić nie będę. Natomiast ta wystawa międzynarodowa w Paryżu w 1937 roku z wielu powodów jest wystawą istotną i dlatego też chyba taki tytuł W cieniu monumentalizmu, dlatego że ta wystawa pokazała w aspekcie artystycznym i architektonicznym bardzo poważną zmianę pejzażu artystycznego i architektonicznego tych lat 30. Przede wszystkim do tej pory jeszcze w końcu lat 20. bardzo aktywnie obecna awangarda artystyczna czy architektoniczna i stylistyka oczywiście dekoratywizmu, art déco, sztuki dekoracyjnej została zdecydowanie przytłoczona założeniami o charakterze monumentalnym, klasycyzującym, wiążącym się, jak interpretatorzy później próbowali to skorelować z systemami totalitarnymi, które zaczęły dominować w części zwłaszcza Europy. Myślę tutaj zarówno o faszyzmie włoskim już przecież od lat 20., a w szczególności o hitleryzmie niemieckim i od 33 roku dyktaturze Hitlera, czy wreszcie stalinowskiej architektury autorytarnego państwa, co doskonale na tej wystawie paryskiej było widoczne, ale nie wyłącznie tutaj ten monumentalizm był cechą reprezentacji państw o charakterze totalitarnym. Z zadziwieniem stwierdzić można, że zbudowany specjalnie kompleks wystawowy w postaci tego Palesza Jo, to jest graficznie pokazana architektura dwóch skrzydeł, które do dnia dzisiejszego vis-a-vis wieży Eiffla po drugiej stronie Sekwany mogą Państwo oglądać. Ten budynek stworzony specjalnie na potrzeby Expo 37 roku doskonale się wpisał w taką modną stylistykę tak zwanego zredukowanego klasycyzmu, stripped klasycyzm, jak to w nomenklaturze angielskiej się określa. No i bynajmniej nie było to związane z jakąś dyktaturą totalitarną Francji, która była republikańska, ale i też taka architektura powstaje wówczas w Polsce, która co by nie mówić też nie była przecież państwem totalitarnym, chociaż państwem po zamachu stanu i państwem jednak dosyć autorytarnie rządzonym. Taka architektura zresztą powstawała wówczas w demokratycznych Stanach Zjednoczonych i było to raczej cechą epoki, cechą tych czasów, zwłaszcza drugiej połowy lat 30. I wobec tego monumentalnego założenia tutaj ekspozycja polska będzie takim szczególnym kontrastem. Właśnie kontrastem, który z jednej strony unikał takiej bombastyczności nawet, już nie tylko monumentalizmu, ale bombastyczności, a z drugiej strony grał takimi nutami, które wiązały się i z podkreślaniem
historii, także historii militarnej Polski, podkreślaniem roli wielkich jednostek, wielkich władców, wodzów, ale też królów duchów, jakimi byli wieszcze narodowi chociażby. Ale z drugiej strony też Polska chwaliła się nowoczesnością. Elementy związane ze sztuką ludową, które były tak ważne w stylizacji na wystawie 25 roku, były pokazywane, ale umiejętnie jakby winkrustowane w nowoczesne entourage, w nowoczesne wnętrze. Wystawa 25 roku była zlokalizowana na tej osi, czyli na Esplanadzie Inwalidów i na przeciwległym brzegu Sekwany, zajmując Grand Palais. To był 25 rok. Pawilon Polski stał gdzieś w 25 roku tutaj. Jak Państwo widzą z tego założenia planu 37 roku, obszar, areał tej wystawy dwukrotnie prawie został przekroczony i tereny wystawowe obejmowały teren, który już od końca wieku XIX był używany do wystaw światowych, bo na tej osi wybudowano w 1889 roku wieżę Eiffla przy okazji wystawy światowej. Na tej osi odbywała się aż do Trocadero, czyli takiego pałacu wystawowego, który stał na miejscu dzisiaj istniejącego tego obiektu Palais de Chaillot. Tutaj się odbywała wystawa w 900 roku. A wystawa 37 roku, jak Państwo widzą, też nabrzeża Newy zaanektowała i rzeczywiście była taką bardzo spektakularną wystawą, której tytuł nadano w taki sposób, żeby pokazywał, jaka jest rola współczesnej techniki w życiu codziennym. Ten tytuł brzmiał dokładnie: Exposition Internationale des Arts et des Techniques appliquées à la vie moderne, tak? Czyli wystawa międzynarodowa sztuki i techniki zaaplikowanej do życia współczesnego. Widok z wieży Eiffla, taka podrasowana, ale jednak chyba fotografia podkolorowana wtórnie, pokazuje oczywiście tłumy zwiedzających. W maju wystawę otwarto, do listopada jak zwykle przez kilka miesięcy ta ekspozycja trwała. Z tej wystawy jako obiekty stałe pozostało kilka tych monumentalnych, szczególnie właśnie Palais de Chaillot, czy dzisiejsza siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej miasta Paryża, czy Muzeum Musée des Travaux Publics, które też na tę wystawę było budowane. Natomiast czasami monumentalne pawilony, tak jak tutaj Państwo widzą po jednej, po drugiej stronie na tym brzegu, były, tak jak i większość tych pawilonów, efemerydami architektonicznymi, a więc były pawilonami czasowymi. No i ten widok terenu zwanego jeszcze dawniej Trocadero naprzeciwko wieży Eiffla, gdzie XIX-wieczne założenie wystawiennicze rozebrano i zbudowano na tym miejscu dzisiaj z platformą widokową, taką bardzo efektowną, na wieżę Eiffla i centrum Paryża, w postaci dwóch osobnych skrzydeł, które są jakby połączone tylko w dolnej kondygnacji przyziemia na takich tarasach. Tam do dnia dzisiejszego mieści się kilka ważnych paryskich muzeów.
ale myślę, że najbardziej charakterystyczne było wyeksponowanie naprzeciwko siebie w głównym miejscu, jakby flankujące tę główną wzdłużną oś prowadzącą od pola marsowego przez wieżę Eiffla aż właśnie do Palais Chaillot. Dwóch gigantycznych pawilonów naprzeciwko siebie stojących, dwóch gigantycznych organizmów państwowych po prawej stronie Rzeszy Niemieckiej i po lewej stronie Związku Sowieckiego. Nic lepiej nie było w stanie zdefiniować aury klimatu kulturowego, politycznego, społecznego związanego z taką właśnie lokalizacją, z taką sytuacją i w sposób nawet nie tyle aluzyjny, wcale nie symboliczny, tylko dosłowny, eksplicytny te dwie bryły najwyższych, najpotężniejszych, dominujących nad pozostałymi pawilonami, gdzieś tam dalej widoczny pawilon Hiszpanii, tam w głębi Stolicy Apostolskiej. Polskiego tu w ogóle nie widać, bo on był gdzieś w drzewach schowany za pawilonem Niemiec hitlerowskich. Patrzymy teraz z tarasu Palais de Chaillot w stronę odwrotną, jak Państwo widzą, pawilon niemiecki czy pawilon Rosji Sowieckiej są charakterystyczne i pewnie wielu z Państwa kojarzy tę grupę rzeźbiarską, robotnika i kołchoźnicy szturmują, można powiedzieć, na siebie. Pawilon polski to ten walec. Tak wysoki, około 16-17 chyba metrów, łącznie z figurą, która była personifikacją Polonii, około 20 metrów wysokości. Obok pawilon chyba najważniejszy, ale nie z powodów architektonicznych, tylko z powodu chyba z powodów artystycznych, dlatego że w tym pawilonie Hiszpanii, republikańskiej Hiszpanii, zaprezentowano w jego wnętrzu jako główne, właściwie jedyne dzieło, Guernicę Picassa, która była od kwietnia tego 1937 roku szybko malowana i powstała jakby na gorąco w wyniku oczywiście tych traumatycznych wydarzeń z masakrowania małego baskijskiego miasteczka. I właściwie dzisiaj, jeśli się w historii sztuki pojawia problem wystawy paryskiej 1937 roku, to przede wszystkim on jest jakby związany z tą inicjalną ekspozycją Guerniki. Natomiast aspekty architektoniczne czy aspekty wystawiennicze interesują już właściwie tylko niszę badaczek, miłośników, miłośniczek sztuki wystawienniczej czy architektury, ale w takiej powszechnym mniemaniu to ten pawilon Hiszpanii, a właściwie też to, co w nim było w postaci tego dzieła chyba jest najważniejsze. Tam po drugiej stronie Newy pawilon Italii faszystowskiej. Fotografia, która nie ma ostrości, więc nie pokazuje. Społeczne wydarzenie, no to doskonale państwo wiedzą, przy zwiedzających kilkunastu milionach ludzi. Ja miałem jeszcze możliwość na początku 2000 lat rozmawiać z jednym z projektantów, który na wystawę paryską realizował jakieś tam bardzo małe zresztą rzeczy właśnie z
profesorem Włodzimierzem Padlewskim, o którym wspominałem przed trzema tygodniami. I on oczywiście z okazji wystawy paryskiej też odwiedził już w czasie ekspozycji, nie tylko projektował tam w ramach pawilonu polskiego jakieś tam małe rzeczy, ale też odwiedził z małżonką i byli wówczas w Paryżu, więc trzeba traktować te wystawy światowe też jako takie miejsca nie tylko dla zwykłych ludzi czy miłośników, ale też dla świata profesjonalnego, dla świata projektantów, architektów, artystów, dla których uczestniczenie w takim wydarzeniu było oczywiście możliwością i konfrontacji, edukacji, która takiej in situ, na miejscu można było to wszystko zobaczyć, co później oczywiście można było oglądać postaci wydawnictw ilustrowanych, czytać recenzje. Pawilon Niemiec hitlerowskich, ja zacznę od tych właśnie monumentalnych dwóch realizacji, w cieniu których pawilon polski powstał, w cieniu dosłownym i w cieniu też przenośnym. Albert Speer był jego projektantem, Albert Speer, który był przyjacielem Hitlera, Albert Speer, który był doskonałym architektem. Albert Speer, który siedział na ławie w Norymberdze. Niezwykle efektowny, był przestylizowaną, zmonstrualizowaną właściwie graniastą kolumną kanelowaną, a raczej pionowym, wertykalnym, prostopadłościanem, foremnym, opilastrowanym bardzo efektownie, jak Państwo widzą, efektownie podświetlonym, który właściwie był takim cokołem pod gigantycznego herbowego orła niemieckiego, a wejście, tu jeszcze jedna fotografia przy modelu, a wejście flankowane było przez grupy rzeźbiarskie, tutaj Tchorka, nie widać ich, ale jak Państwo widzą, te właśnie nie tyle może pilastry, co w trzech czwartych takie filary kanelowane, które tę budowlę opinały, jednocześnie wydawały się, jakby były zmonstrualizowanymi fragmentami kolumn antycznych, ale jakich? Doryckich na pewno w ogólnym duchu, ale na tym też polegał ten zredukowany klasycyzm, oczyszczony, strypet klasycyzm, czyli jakby ogołocony. Z czego ogołocony? Z detalu architektonicznego, z tych elementów, które w architekturze renesansowej jeszcze po antyku pozostały, z ornamentów, jakichś kymationów palmetowo-lotosowych, z wolut w porządku jońskim. Tego nie ma. Pozostały tylko piony, poziomy, wypłaszczenie, kompozycja belkowania, czyli tych górnych belek, do maksymalnej prostoty, surowości doprowadzone formy. I tutaj z pod pawilonu Italii, z drugiej strony Sekwany, widać te dwa naprzeciwko siebie pawilony, a więc Alberta Speera i Borisa Jofana, też bardzo ciekawego, wybitnego moskiewskiego architekta. Ale ten pawilon Jofana w formie właściwie też takiego cokołu, tylko że bardziej wzdłużnego, wyciągniętego schodkowo czy tak piętrowo zaplanowanego, w jeszcze większej mierze był cokołem pod monumentalną kilkunastometrową grupę rzeźbiarską stworzoną przez Wierę Muchinę. Wiera Muchina była świetną rzeźbiarką sowiecką. No i tę grupę rzeźbiarską myślę Państwo znają czy kojarzą, tutaj spod wejścia
pawilonu Rzeszy Niemieckiej, widok na ten pawilon Rosji Sowieckiej. Tutaj w jednym z takich rysunków na jakiejś karcie pocztowej, ale ta grupa jest znana przede wszystkim, szczególnie dla mojego pokolenia, też starszego, jako czołówka słynnej wytwórni filmowej Mosfilmu, dlatego że po skończeniu wystawy paryskiej ta grupa rzeźbiarska została zrekonstruowana w Moskwie na terenach wystawowych rolniczych i do dnia dzisiejszego już jakby w kolejnych wersjach, bo ją tam rozbierano, później znowu składano, konserwowano, restaurowano, ale ta monumentalna forma stoi dzisiaj w Moskwie. No dobra, to teraz przejdźmy ten widok z pod pawilonu Italii był widokiem na te dwa pawilony. Z naprzeciwka patrzyły na siebie te dwie potęgi, które za dwa lata, za dwa, za trzy lata, cztery lata miały się skonfrontować też militarnie. A pawilon polski był tu. Między pawilonem Hiszpanii, a chyba najbliżej tutaj pawilonu stolicy apostolskiej. Tak? Czy w tym jest jakiś znak? Może. Na tej kolorowej fotografii widać, to jest ten walec tutaj z majaczącą figurą alegoryczną Polonii, pawilon Hiszpanii. Widoczna jest też tutaj wyeksponowana flaga. No i tutaj jeszcze lepiej Państwo widzą, że między pawilonem Niemiec, ta część wzdłużna jest też częścią pawilonu polskiego. On się składał z takiej rotundy honorowej, tak zwanej walca, i pawilonu wystawienniczo-gospodarczego. Pokażę to Państwu dokładnie. A więc wieża stolicy apostolskiej, Hiszpania, Norwegia, Niemcy hitlerowskie, Rosja sowiecka, tam Egipt i inne, ale miejsce bardzo dobre oczywiście. Bardzo dobre, widać tę rotundę tutaj. A tutaj widzą Państwo makietę. W 1936 roku przygotowywano się do tej ekspozycji i to też bardzo dziwne, ale po ogromnym sukcesie, jaki polska ekspozycja odniosła w 1925 roku w Paryżu, sukcesie, który chociażby w ilości nagród, Grand Prix, złotych medali, srebrnych medali, brązowych medali, honorowych wyróżnień w liczbie stu kilkudziesięciu udowodnił, że artyści zaprzęgnięci do tej realizacji w 1925 roku doskonale znali się na rzeczy i wykonali dobrą robotę. Ciekawe jest to, że po tych 12 latach właściwie wzięli na siebie przygotowanie pawilonu zupełnie inni artyści i państwo polskie dwa lata po śmierci Piłsudskiego, a więc też państwo, w którym właściwie te rządy były sprawowane przez pułkowników, przez następców Piłsudskiego, przez rydza Śmigłego, gdzie prezydent Kościcki był tą postacią jakby wyłącznie fasadowo reprezentacyjną, w państwie, które było państwem muszącym niejako znaleźć swoją formułę między ogromnymi sąsiedzkimi organizmami Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej, innymi sąsiadami, z którymi Polska no, nie miała najlepszych relacji oględnie mówiąc. Jedynie właściwie jakaś zażyłość była z Królestwem Rumunii.
co pewno przyczyniło się do tego, że to właśnie do Rumunii można było uciec w połowie września 1939 roku, ale to też jakby pokazuje zupełnie inny kontekst sytuacji geopolitycznej. Z tego modelu widać, i tak mniej więcej zrealizowano ten pawilon, asymetryczny kontrast geometrycznych układów prostego walca z taką szczeliną pękniętego od wejścia i przedłużonego jeszcze takim drzewcem na chorągiew. Drzewcem. To jest złe określenie, to było żelbetowy, konstrukcja żelbetowego słupa, bardzo zresztą ciekawie osadzona w gruncie, która do dnia dzisiejszego się zachowała, dlatego że ją przewieziono do profesor Stefan Bryła, jeden z najwybitniejszych konstruktorów dwudziestolecia międzywojennego z Politechniki Warszawskiej, o ile dobrze pamiętam, był projektantem tego i dzisiaj w okolicach Słoniszka na Gubołówce jest ten słup sztandarowy. I kompleks takiej rozczłonkowanej, jednokondygnacyjnej bryły pawilonów wystawienniczych z kilkoma zaaranżowanymi wnętrzami specjalnie takimi okazowymi na tę wystawę i kompleksem tak zwanego pawilonu gospodarczego, gdzie były ekspozycje prezentujące monopole państwowe, na przykład ich produkcję, turystykę polską. To był pawilon polski stojący przy brzegu Sekwany, ale ekspozycja polska była jeszcze poza tym w kilkunastu miejscach. W zależności, dlatego że wystawa była podzielona tematycznie, w zależności jakie obszary były podejmowane, to też tam zawsze jakieś stoisko polskie było. A więc sztuka była pokazywana osobno, pawilon komunikacji był... gromadził wszystkie przykłady osiągnięć komunikacyjnych z całego świata, etc., ale już tego Państwu nie będę pokazywał. Skupmy się na tych częściach pawilonu polskiego. Najczęściej reprodukowano, bo też najbardziej była fotogeniczna, ale też najłatwiej chyba było, można zrobić zdjęcie właśnie od wejścia. Ta rotunda honorowa, do której się wchodziło przez właśnie taką szczelinę, pęknięcie do tej rotundy, do tej budowli zwieńczonej stropem, ale otwartej właśnie na całej wysokości tej kilkunastometrowej przez tę szczelinę, do której się wchodziło przez taki ganek, westybul z kolebkowym betonowym stropem, zresztą opartym jakby takim lekkim, podpartym częściowo na murach z kamienia takiego rustykalnego, a więc takich ciosów poszarpanych, jakby wyciągniętych gdzieś prosto z kamieniołomu górskiego i ten metalowy napis Poloń zapraszał do wejścia pod kątem prostym, zakręcało się w stronę rotundy honorowej. Jeszcze był mostek, dlatego że nie widać, ale na następnych kolejnych zdjęciach będzie widać, że w tej aranżacji pawilonu polskiego wykorzystano naturalny kontekst związany z drzewami, z ogrodem, z parkiem, który tam był. Aniela Szolcówna była autorką całego założenia ogrodowego, ścisania jakby pawilonu polskiego w tę otaczającą zieleń, ale też zobaczą Państwo w postaci małej architektury ogrodowej i kompozycji ogrodowej na najwyższym poziomie ówczesnej, myślę, też sztuki ogrodowej, która próbowała łączyć nowoczesność i modernizm ze świadomością tego, co jest związane z miejscowymi materiałami, miejscowymi
i lokalnymi roślinami, tradycją związaną z zielenią, pewnego rodzaju nawet można powiedzieć taką świadomością jakby proekologiczną. No nie bez powodu mówi się, że architektura reprezentowana przez ten polski pawilon zbliża się najbardziej do nurtu regionalizmów architektonicznych, które w latach 30. stały się modne, niejako będąc taką kontrpropozycją wobec tego monumentalnego, militarystycznego, nieludzkiego monumentalizmu związanego z architekturą porządkową, czy takim właśnie klasycyzmem redukcyjnym. Autorami tej realizacji, której rysunek projektowy Państwu pokazuję, ale ten rysunek projektowy, któraś pewno jedyny ze znanych rotundy, ale jest pewno wersją studyjną, bowiem nie do końca te gabaryty i proporcje są, jak Państwo widzą, takie, no ale widać tutaj to przejście. Widać też figurę, personifikację Polonii. W przeciwieństwie do takiego spójnego grona artystów związanych z Krakowem, którzy projektowali gremialnie ten pawilon 25 roku, w 37 roku wybrano artystów jakby z dwóch, wydaje się, przeciwległych obszarów estetyki, architektury i myślenia o sztuce, ale w gruncie rzeczy bardzo spójnie myślących o tym, jak może wyglądać adaptacja nowoczesności do tradycji, ale tradycji rozumianej nie jako kopiowanie ornamentyki pewnych motywów przestylizowanych ludowych, ale tradycji rozumianej jako tradycja wynikająca z miejsca, z klimatu, z ziemi, z rasy. Te pojęcia wówczas w latach 30. były pojęciami bardzo często używanymi, później bardzo zresztą skompromitowanymi. I wybrano tutaj z jednej strony jednego z coraz bardziej wziętych architektów budujących w Warszawie i na potrzeby państwa, a mianowicie Bohdana Pniewskiego. Ja bym powiedział, że chyba najciekawszego polskiego architekta pierwszej połowy XX wieku. On jeszcze żył w latach 60. z tego co pamiętam, ale wzięty architekt, którego Grzegorz Świątek chyba przed kilkoma miesiącami, czy w zeszłym roku wydał monografię, właśnie jemu poświęconą, Bohdanowi Pniewskiemu, książkę, którą się czyta też jak kryminał. Bo Pniewski sobie poradził zarówno z władzą II RP, jak i z PRL-em. Doskonale, tak? I dla każdej władzy potrafił wybudować świetne, naprawdę świetne. Pomijam aspekt konformizmu, jest to świetna architektura. I ten pawilon Pniewski budował z jednym z największych przedstawicieli skrajnej awangardy architektonicznej polskiej, Stanisławem Brukalskim. Można powiedzieć państwowy architekt z lewackim, by dzisiaj byśmy tak powiedzieli, bo naprawdę brukalscy tacy byli, ogromnych zasług. Brukalscy, którzy znali się z Corbusierem, którzy byli członkami Siamu, a obok tego jeszcze ten wzdłużny pawilon dano do zaprojektowania duetowi też awangardowych architektów funkcjonalistycznych, Lachertowi i Szanajcy. Innymi słowy, było to zrobione przez warszawiaków, było to zrobione przez najlepszych ówczesnych chyba architektów warszawskich, świetną spółkę architektoniczną Lacherta i Szanajcy, tego Brukalskiego i Bohdana Pniewskiego, autora gmachu sądów na Leśnie w Warszawie, kończonego za tam 2 czy 3 lata, autora projektu Świątyni Opatrzności Bożej, nigdy nie zrealizowanego, a później autora odbudowy Sejmu. Oglądając relacje z Sejmu Polskiego, patrząc na wnętrza,
Chodzicie za kamerzystą państwo po wnętrzach projektowanych przez Bogdana Kniewskiego. Ze sznytem, elegancją, to nic, mimo że wnętrza były końca 40., początek 50. socjalizmem nie ma wspólnego. Jest jakby kontynuacją takiej eleganckiej architektury późnych lat 30. Z czasów budowy tutaj wizytujący budowę minister handlu i gospodarki Roman z małżonką, nie pamiętam jego imienia, i oficjele. Tutaj nie ma ani Kniewskiego, ani Brukalskiego, no bo to też może nie były w tym momencie najważniejsze postaci. Wejdziemy do środka, tak? Przed chwilą tę fotografię mniej więcej z tej perspektywy robiono, prawda? Zwróćcie też państwo uwagę, przy takiej symetrii pawilonu sowieckiego czy niemieckiego, to tutaj wchodzimy w taki ogrodowy labirynt, nie? Formy małe, ale jednak też wzniosłe. To nie jest tak, że to małe kamera, kamień chociażby, tutaj ciosa, zobaczycie co w rotundzie honorowej w środku, bardzo, bardzo takie opus quadratum można powiedzieć, czyli zbliżone do kwadratu regularne ciosy kamienia, kontrastujące też fakturalnie, tu płaszczyznowe, gładkie, a tutaj rustykowane. W dodatku na wielu planach jest to, jak państwo widzą, jakieś tam kraty. Wejdziemy sobie tutaj przez mostek, wejdziemy do rotundy honorowej. Taka była droga. Przechodziło się nią, ale znowuż oś się łamała wyjścia. Wychodziło się do ogrodu. I tu się wchodziło na teren tego pawilonu wystawienniczego i pawilonu gospodarczego. Tu były kolejne cztery wnętrza zaaranżowane, tematyczne, mające pokazać przez wnętrza życie w Polsce, kulturę w Polsce, marzenia jak życie w Polsce i kultura w Polsce wygląda około 1937 roku. Tutaj była restauracja, stoisko Wedla na przykład. Tu były tu zaplecze restauracyjne, a dalej były właśnie wystawy monopoli państwowych. Polska produkcją wódki się bardzo chwaliła i wedlowskich słodyczy. Co oczywiście żurnaliści nieprzychylni wykorzystali, żeby wykpić, no, jaką my Polskę pokazujemy. Nie? Ale zanim doszło się do tego mostku, tutaj jest zarys tylko przy krawędzi widoczny, czyli w lewo skręcamy do wejścia, a po prawej stronie mamy to, co powinno być. Oczywiście mamy kapliczkę. Mamy kapliczkę zaprojektowaną przez Alchimowicza w niezwykle uproszczonych, tradycyjnych, ale bardzo nowoczesnych, sumarycznych formach. Taka wyoblona, jakby upieczona w piecu chlebowym, w ogóle sama wyglądająca jak piec chlebowy, z konturowym metalowym krzyżykiem i z wizerunkiem Madonny, chyba najbardziej odpowiadającym zarysowi Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ta kapliczka, o ile dobrze pamiętam, stoi obecnie w Parku Skarżewskim w Warszawie. Ona została przewieziona, to jeden z takich elementów tam poza tym masztem bryły, który pozostał. Przepiękny rysunek tej kraty Edmunda Bartłomiejczyka, on był profesorem grafiki w Akademii Warszawskiej. Świetny projektant i też najwyższej klasy przykład sztuki w metalu. Jak państwo widzą, tutaj nie ma ostrości. Wchodzimy, mijamy jakiś taki pytos, donice w formach bardzo antycznych do Pałacu Knossos nawiązujących jeszcze. Coś się tam pnie. Śródziemnomorsko jest. Jest śródziemnomorsko, nie? Jest to, czego na co dzień tak często nie ma, tak?
kontrasty światła słonecznego, kamienia naturalnego, jasnego kamienia, dużo roślin, no Śródziemnomorze. Jeśli Państwo pamiętają, jak ten pawilon polski wyglądał w 25 roku, to tutaj jest zupełnie inna bajka. No i pod kolebkowym sklepieniem tego przejścia dalej mostek prowadzący nas w kierunku rotundy honorowej. Tu było wejście, zaczęliśmy wchodzić, wchodzą do rotundy honorowej, a tu już widzimy od zejścia, tam rzeczywiście było oczko wodne, jakiś basen, czy nawet struga nawet jakaś płynęła. Naprawdę pięknie to przez Szolcówny zostało zakomponowane. No i jak Państwo widzą, jak w Sejmie oglądacie albo zwiedzacie, jesteście, zwróćcie uwagę, jak się kończą poręcze Kniewskiego z gmachu Sejmu robione w końcu lat 40. Wężowatymi kształtami. Tam są paszcze węży. Tu paszcze raczej takie rybio-podobne, jakichś szczupaków. Może, hej, to poprawcie Państwo, jeśli lepsze macie skojarzenie. Ale to typowe dla Kniewskiego. Widać też, że podniebie tej kolebki było dekorowane. Widać wnętrze rotundy z wiszącą gigantyczną tkaniną, którą za chwilę jeszcze zobaczymy. I w tej kolebce do tej pory właściwie nie wiadomo, bo mamy tylko punktowe trzy fotografie. Tak? Dokumentacji, poza dokumentacją fotograficzną, ale prasową, nie ma dokumentacji, ona nie przetrwała wojny. Znacznie lepiej ten pawilon z 25 roku jest dokumentowany. Wiadomo tylko, że Bolesław Cybis był autorem, no tu są fragmenty, właśnie zdobiące wnętrze tej kolebki. Tylko po fotografiach możemy domniemywać, jaką techniką to było robione. Tam na pewno był mieszany fresk z mozaiką, z elementami mozaikowymi. Ogólnie sceny można powiedzieć takie idylliczno-ekstatyczne, ale tchnące również, proszę zwrócić uwagę na stroje, chociażby na nagość tam wszechobecną, tchnące antykiem i Śródziemnomorzem. Bardzo proszę. Tchnące antykiem i Śródziemnomorza. Chociaż patrząc na fryzurkę tego młodzieńca, jakby wyjętego z rzeźby greckiej archaicznej, takiego kurosa, to równie dobrze taki podstrzyżony słowiański chłopiec. Tym bardziej, że ma znowuż ukwiecony wieniec kwietny na szyi, ma ten hirso z kwiatami, a ta z nim stojąca rusałkowata panna w wieńcu na głowie, to jakby wyjęte z 12 lat wcześniej ze Stryjeńskiej, której były bardziej takie wycinankowe, kolorowe, płaszczyznowe, ale w gruncie rzeczy i jeszcze bardziej ekstatyczne przedstawienia w rotundzie honorowej, a tutaj Cybis coś takiego zastosował. Wchodziło się do wnętrza, które było zwieńczone na wysokości tych chyba 13-14 metrów plafonem Feliksa Szczęsnego-Kowarskiego. Tam współpracował z nim Sokołowski. Ten plafon ogólnie, tu jest rysunek projektowy pokazujący wnętrze. Tak właściwie to zrealizowano, a mianowicie od wejścia aż do wyjścia. Nad wyjściem była pionowa 12-metrowa tkanina wykonana techniką aplikacji kilimu, o której jeszcze powiem. Ona tutaj wisi na tej fotografii, jest widoczna. I to wszystko było pod polskim niebem. Tak ogólnie jest określana ta ikonografia kosmiczna. Państwo widzą, czy astrologiczna może bardziej, ale tam jest prawdopodobnie wyobrażenie Polonii, tam są jakieś drzewce sztandarowe. Ale clue pomysłu tej rotundy honorowej
To clue zawierało się w umieszczeniu w tym wnętrzu najważniejszych postaci dla polskiej historii, polskiego narodu, polskiej kultury, a przynajmniej tych postaci, które w 1937 roku chciano wyeksponować jako te zworniki jakby polskości. W układzie chronologicznym, jak się wchodziło od lewej ręki. Figury monumentalne, ponadnaturalnej wielkości, nieco mniejsze niż 2,5 metra, jednak ogromne, jak Państwo widzą, to jest ten mostek wejście i te figury, stojące w takim okręgu, czy 1/3 okręgu, Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło, Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko i dalej jeszcze zobaczycie, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski. Tak? Można powiedzieć kanoniczny z jednej strony, z drugiej strony może trochę zaskakujący. Mało tego, całe wnętrze oddające też w tych kwadratach okładzin kamiennych to, co było na zewnątrz, ale każdy z tych kwadratów prawie był wypełniony przepiękną antykwą, taką majuskułą rzymską i tekstem, który wypowiedziany był w czasie przemówienia w czasie pogrzebu Juliusza Słowackiego w 1927 roku. Słowa marszałka Piłsudskiego. Są ludzie i są czyny ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami. Polska jako kraj duchów, Polska jako kraj tej komunii żywych i umarłych. Tak było zawsze, tak było w romantyzmie, tak było u Wyspiańskiego, tak jak widać chociażby w słynnych kolejnych ekshumacjach i pogrzebach, tak wszystkich chcemy na powrót do nas nie? I nad tymi grobami, no my bez grobów to właściwie nie. Z egzekwiami, z grobami świetnie, gorzej jakby z codziennością. Nie? No ale tak było. No, to jest czas półtora roku po śmierci marszałka, 2 lata, tak? Bo w maju 35 umarł, pawilon otwarto w czerwcu 37 roku. Ale te słowa marszałka o tej właśnie partycypacji bohaterów, tych królów duchów, poetów, naukowców, którzy, muzyków. O, Chopin jeszcze był, którego chyba nie wymieniłem, ale zaraz go zobaczymy. No, w szczególności w kontekście myślę paryskim. O, tutaj są teraz chyba w komplecie, myślę, widoczni Chrobry, Jagiełło, Kopernik, Kościuszko, Mickiewicz, Chopin i jest ostatni Piłsudski. Rzeźby były, każda z rzeźb była przygotowana przez, zaprojektowana przez innego artystę, tam chyba tylko były dwie, Józefa Belowa, ale Zofia Czcińska-Kamińska, Tadeusz Breyer, Below, już nie pamiętam kolejnych. Tutaj Belowa właśnie, model po lewej stronie i realizacja. Ja też do końca nie wiem, nie mam przekonania, wiem, że te rzeźby się nie zachowały. One mogły być z brązu, ale wtedy raczej by się zachowały. Myślę, że one były patynowanym sztucznym kamieniem. Tutaj figura Kopernika, którą Państwo widzą i tutaj Kościuszko, Mickiewicz, Chopin.
A więc pod polskim niebem stoją polscy bohaterowie w tym kręgu. No brakuje tylko właściwie jakiegoś żaru czy ognia, jakiegoś paleniska. No mamy do czynienia z przestrzenią o charakterze takim quasi-sakralnym, quasi-kultowym i w gruncie rzeczy, mimo tych gabarytów w stosunku do pawilonu Niemiec czy Rosji Sowieckiej, jednak monumentalnego wnętrza o takim bardzo podniosłym charakterze. Ale mało tego, w kontraście do tych figur, do tych świadków, do tych bohaterów, do tych ciosów kamiennych i tego napisu będącego pewnego rodzaju może proroctwem, ale właściwie taką diagnozą tego, czym jest Polska. Tu jest ta ostatnia figura Józefa Piłsudskiego. W kontraście nad wyjściem z rotundy w kierunku dalszych części ekspozycyjnych tego pawilonu, tej rotundy honorowej, które jak Państwo widzą vis-a-vis tych stojących w 1/3 okręgu figur miała kamienną ławę. A więc jak w architekturze sepulkralnej, jak w kaplicy grobowej można było usiąść, podumać, tak, zamyślić się, a wychodziło się w stronę ogrodu i to był jedyny akcent mocny kolorystycznie. My nie znamy kolorystyki, ona mogła być też monochromatyczna, biel, czerni, szarości, tak? Ale to, jak Państwo widzą, było bardzo kolorowe. Największa polska tkanina artystyczna monumentalna. No ja wiem, powiecie, że szarasy wawelskie, no tak, ale one w Brukseli były robione, nie? To one nie polskie, one tylko w Polsce są. A to miało 12,5 metra, tutaj około 2 metrów, ta tkanina, złożona z kilku kompartymentów, z kilku części poszywanych. Aplikacja na tkaninie, czyli jakby dodawanie... Wszystko miało być pierwotnie, o tutaj widzicie, gdzie ona wisiała, tak? Weszliśmy tędy, do rotundy honorowej, tutaj stoją te figury, tu jest sława, tu jest ta tkanina, wyjdziemy dalej, obejrzymy wnętrze, przesuniemy się dalej, ale teraz patrząc, no właśnie, ona tutaj wisała, ją widzimy jeszcze raz tutaj w projekcie. Jan III Sobieski. Projekt Szymańskiego, profesora Gobelinu z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Marii Bujakowej, pod której kierunkiem w spółdzielni Inicjatywa Warszawskiej, takiej hawciarskiej spółdzielni, realizowano tę tkaninę. Pierwotny projekt był taki, żeby wszystkie te części, historię związaną z eskapadą wiedeńską oczywiście, ale też taka scena ogrodowa, Sobieski z Marysieńką, tak? Sobieski z cesarzem Leopoldem, tak? Chyba scena przedstawiająca Kulczyckiego, tego, który wymyślił, że kawę należy, tą, którą zdobyli w namiocie wielkiego, na namiocie sułtańskim, należy doprawiać mlekiem i wtedy znacznie ona jest smaczniejsza. On podobno pierwszą kawiarnię w Wiedniu założył właśnie. Dobra, to mamy taką historię. A na koniec jest anioł tam z trąbą, wiadomo, gloria, zwycięstwo. Wszystko to miało być wykonane w technice gobelinowo-kilimowej. Ale w efekcie tylko tę górną, tutaj dolny taki pas i bordiurę, której nawet nie wiadomo, jaka była kolorystyka, bo to jest w ogóle zmiksowany obraz, jak ta tkanina wyglądała. Te cztery elementy istnieją, na koniec jeszcze o tym powiem, ale każdy jest osobną kwaterą. Natomiast nie ma tej całości, która zresztą już 2 lata potem została ta tkanina na powrót rozszyta, i na wystawie nowojorskiej też się znalazł. Widocznie ze względu na pośpiech nie udało się zrealizować wszystkiego w technice gobelinowej. To użyto do tego jako podłoża tkaniny żakardowej z takim motywem skosów diagonalnych.
i aplikacji, czyli kawałki tkanin, koraliki, jakieś girlandy, elementy dekoracyjne, to wszystko misternie tam naszyto. Znacznie, że bardzo, bardzo efektowna, bardzo ładny projekt, projekt Mieczysława Szymańskiego i Marii Gujakowej. Tutaj jest ta scena, scena batalistyczna, tak to w kolorze wygląda. Kolorystyka jest z publikacji z 1937 roku, z grudniowego numeru Arkad, kiedy już po skończeniu tej wystawy artykuł podsumowujący zaopatrzony był w te ilustracje, ale na koniec, jak zobaczycie Państwo te zachowane fragmenty, one no właśnie i te łączące elementy, one były gobelinowo zrobione w takich szarościach. Najprawdopodobniej tak to wyglądało. I wreszcie ta w całości właśnie gobelinowa kwatera z tym aniołem zwycięstwa. Użyto jako podkładu jednej tam z tkanin ładowskich. Tutaj słabo ją widać. Tu jest ta dolna część. Tu jeszcze raz zawieszenie tej całości. O, to jest właśnie ta tkanina, którą użyto, żakard projektowany przez Luciana Kintopfa jako podkład pod tę monumentalną, wiszącą tkaninę. I pod tym Janem III Sobieskim wychodziło się pod takim baldachimem jeszcze ze skóry i z aplikacjami, wychodziło się do tej części ogrodowo-wystawienniczej. Schody, tu znowuż te donice, założenie ogrodowe. Schody tworzyły rodzaj takiego audytorium, zresztą też były wykorzystywane te rysunki projektowe Pniewskiego. Fotografia kolorowa pokazująca właśnie na takich podporach w formie kopii husarskich. Ten baldachim jest podtrzymywany. Jak widzą Państwo, doskonale się to nadawało do oficjalnych spotkań, recepcji, etc. Otwarcie pawilonu. Na YouTubie znajdziecie 1,5-minutowy film, jeśli wbijecie wystawa Pary 37 ówczesnej polskiej kroniki telegraficznej, tak dźwiękowy z fragmentem przemówienia polskiego ambasadora, tam po francusku, ale rozpoznacie te fragmenty, te wnętrza, tak tutaj. No właśnie dokładnie z tego wydarzenia na początku czerwca, kiedy otwarto oficjalnie polski pawilon. No właśnie, taka rzeźba ogrodowa. W tej chwili nie pamiętam, kto ją zaprojektował. Dobrze, czyli wyszliśmy tu, rzeźba na cokole. Przyjrzymy się teraz wypreparowanym, mającym być taką nie tyle diagnozą polskości, ile pewną fantazmatyczną właściwie wizją wnętrz polskich. Tu nie chodziło o stylistykę, tylko chodziło bardziej o funkcję, żeby pokazać, że te wnętrza, które cechuje typowa już dla lat 30. późnych, a kumulująca w latach 40. i 50., opływowa, gnąca się, aerodynamiczna, organiczna linia, biomorficzne formy. Mało tego, w tym wnętrzu zaprojektowanym przez Barbarę Brukalską, wybitną, awangardową architektkę, projektantkę, bardzo ważną postać w międzynarodowym ruchu SIAM-u, Kongresu Architektury Nowoczesnej, przyjaciółkę Corbusiera. Ona włączyła do tego wnętrza istniejące drzewo rosnące, wchłonęła je. W dodatku, jak Państwo widzą, i w zarysie tej ławy takiej wyoblonej i znowuż w rustykowanym kominku i w tym fotelu obitym baranicą o bliżej niesprecyzowanych formach muszlowo-organicznych
I wreszcie w tym pano dekoracyjnym przez Tadeusza Mantośla zaprojektowanym szare linoleum i wykres aerodynamiczny lotu maszyny latającej, aeroplanu, samolotu, pocisku, bowiem to wypoczynkowe wnętrze, no tak było zatytułowane, z pięknym, abstrakcyjnym dywanem Wandy Koseckiej, też projektowanym i z takim malutkim kawowym stolikiem, ale zobaczycie, to jest część dopiero, ta bajka. To wnętrze było dedykowane wnętrze dla konstruktora samolotów. Czujecie ten kontrast, nie? Ultra nowoczesne, aerodynamiczne, inżyniersko-balistyczne, a z drugiej strony osadzone dotykowo, haptycznie, materiałowo, w naturze, w baranach, wełnie z polskich owiec, drewnie, tak, kamieniu tym. To jest koncepcja ludowości? Nie, to jest właśnie miejsc surowców, miejscowych, rodzimych. Zielone szybą, małe patio. W stylu, powiedziałbym, bardziej orientalnym, jeśli nie po prostu japońskim, z tymi bonsajo-podobnymi, tak, no jakkolwiek, strzyżonymi, tak, krzaczkami. A więc tutaj on sobie na tym fotelu o takich bardzo, w interpretacjach tutaj profesor Marta Leśniakowska kilka tekstów napisała o tym właśnie wnętrzu, genderowo je czytając. Bardzo dobrze to się daje czytać genderowo, ale ewidentnie ten fotel o swoich obfitych, miękkich, takich bardzo sensualnych kształtach ma takie konotacje bardzo, bardzo kobiece właśnie. Tu jest projekt brukalskiej. Troszeczkę może inna jest konfiguracja, na pewno jest ten fotel, to drzewo jest jakby po drugiej stronie jeszcze, ale jest ciekawy jeden element, którego najprawdopodobniej, w każdym razie fotografia, którą Państwo przed chwilą zobaczyli, tego nie było. Pływaczka. Więc mało tego, że on siedzi i patrzy się na to oczko wodne, jeszcze tutaj gdzieś na wysokości, ale w koncepcji było tak, żeby ona chyba była gdzieś umieszczona na wysokości tej wody. Jeszcze patrzy się na tą płynącą sylwetkę, sportową sylwetkę nagiej dziewczyny. Gdyby to zrealizowano, a nic o tym niestety nie świadczy, poza projektami, no szczególnie ten drugi projekt, rzut poziomy, pokazuje, że to nie jest jakiś wymysł, a jakaś licencja poetyki. Zobacz. Jest płaszczyzna szkła i gabarytowa, wypłaszczona, ale jednak rzeźbiarska figura. I to tak pewno było planowane, żeby model pomniejszony tej pływaczki gabarytowy zatopiony był czy umieszczony, ale to też nie na szybie, tylko właśnie w szybie, bo ona jest jakby pomiędzy, prawda? To jest widoczne. I to jest ten projekt pierwotny. Inaczej trochę to zrealizowane, jak Państwo widzą tutaj nenufary. Coś przepięknego. Coś przepięknego. No, byliśmy tutaj zatem w tym pierwszym wnętrzu Brukalskiej, a więc wnętrze konstruktora samolotu, ten ogródek. Przejdziemy tutaj do dwóch kolejnych, a mianowicie
architekt Jerzy Hryniewiecki i Stefan Listowski. Hryniewiecki był po wojnie autorem Stadionu Dziesięciolecia i Domu Towarowego w Warszawie, tego przy Marszałkowskiej, Centralny Dom Dziecka, tak to się nazywało. Ale był bardzo dobrym architektem już w latach 30. znanym po Politechnice Warszawskiej. Wnętrze takie salonowe zaprojektował z Konstantym Danko. No, co mogę tutaj powiedzieć? Z wełny, to też taki ciekawy zabieg, ale komentatorzy mówili, że te wnętrza są wnętrzami raczej scenograficznymi, tak? A nie do życia. No bo ten włochacz wełniany, który jednocześnie osłania tę kanapę, ale płynnie przechodzi, zawijając się i spełnia funkcję takiego dywanu. Wreszcie to siedzisko w formie takiego taboretu z jakąś zapowiedzią zaplecka, ale bez zaplecka, a dziwnie wyglądające. Nie mamy lepszych fotografii, ale ten kabinet był dekorowany przez Antoniego Kenara. Płaszczyzna frontowa tego kabinetu, nie widać dokładnie, jakie tam były, ale linearne jakieś wnętrza. I wreszcie trzecie wnętrze, jednego nie pokażę, bo nie mam w ogóle żadnego materiału fotograficznego. Architekt Bogusław, tam oczywiście mówiłem Hryniewiecki i Stefan Listowski. Konstanty Danko to z Bogusławskim robi. A ten Stefan Listowski o tyle może być ciekawy, że on przez pierwszą dekadę po 1945 roku w Gdańsku zakładał architekturę wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych razem z Padlewskim, bo to też było środowisko Akademii Warszawskiej, czyli Stefan Listowski, później związany z Gdańskiem. No i Bogusławski i Konstanty Danko, wnętrze weekendowe, tak to się nazywało. A więc mamy jakiś salon, wnętrze konstruktora samolotów i weekend w Polsce. Sieci rozwieszone, no tutaj struktura budownictwa drewnianego, tak, wypełnionego jeszcze słomą, ale jak Państwo widzą, ultra nowoczesne, poziome szprosy okienne, znowuż kamień naturalny, wełna, drewno. Tak to wnętrze zaprojektowane przez Bogusławskiego i Danko wyglądało. Przytoczę Państwu komentarze recenzentów, którzy powiem tak. Prasa międzynarodowa, jeśli pisała o pawilonie polskim, to się wszystko podobało. Wszystko było. Na gruncie prasy polskiej po prostu rozpętała się burza. Tak? Nikomu się nie podobało. I to z bardzo różnych powodów. Z bardzo różnych powodów. Posłuchajcie takich komentarzy. Łóżko z ramy przeciągniętej sznurkami i opartej na kamieniach. Pewien Francuz wyraził się. Chcesz wiedzieć, jak się nie mieszka w Polsce? Śmieszna ekstrawagancja rozpiętych sieci rybackich, skór niedźwiedzich i wilczych. Wnętrze dla troglodyty z umeblowaniem wykonanych z płyt z grubsza tylko ociosanego kamienia. Wnętrze weekendowe to zgrzytanie zębów. Drewniane ramy na nieociosanych głazach to wynalazki z epoki kamienia łupanego, które należy zostawić harcerzom lub pastuchom. Najbardziej drażni wnętrze weekendowe. Suchnie snobizmem zblazowanego wałkonia w czasach nędzy, bezrobocia i komunizmu. To na łamach prasy lewicowej. No, dostało się też w wnętrzu Hryniewieckiego i Listowskiego. Krzesło bez oparcia, narzędzie tortur oraz włochaty dywan. Najgorsze, co może być w kraju pięknych kilimów i tkanin ładu.
No ale też Brukalskiej nie pozostawiono bez odpowiednich epitetów. Staroświecka baranica, kształt mebla zatracony, zbiornik kurzu niezawodny. Turysta pomyśli, że polscy lotnicy są bardzo bogaci, skoro z całego mieszkania mogą poświęcić jedną izbę na hol. Dzielni lotnicy mieszkają w Polsce, lecz hol domu mają w Paryżu. Teraz przejdziemy dalej. Tutaj jedna z fotografii pokazująca na zewnątrz tę restaurację, gdzie polskie kiełbaski serwowano między innymi. To jest rysunek Stanisławy Sandeckiej pokazujący stoisko Wedla. Chodziło się do restauracji. Stoisko, które Włodzimierz Padlecki projektował, ale to jest jedyny znany widok. Przestylizowany na pewno, ale z rzutu wynika, że tam rzeczywiście ta palada była taka wyoblona. Słabo widać, więc już tego nie pokażę. I wejdziemy do tego bardzo, jak Państwo widzą, modernistycznego Lachetszanajca, pawilonu gospodarczego, gdzie monopole państwowe, polska gospodarka była prezentowana. Ładnie wyglądają, bo to perforowany strop. Świetliki, które nie miały tam chyba żadnych szyb, więc ażurowy właściwie jak brisoleje funkcjonujący, więc takie żaluzje słoneczne. No i wnętrze bardzo, bardzo proste, przeszklone, beton, szkło. Tutaj jeden z rysunków projektowych i tu jeszcze widok tego pawilonu gospodarczego, więc widać, że awangardyści go robi. Bardzo dobry katalog, który w handlu antykwarycznym można cały czas dostać gdzieś na Allegro. No, on miał jeszcze taką foliowaną okładkę, która tutaj widać, no jest zniszczona, ale to jest właśnie wszystko właśnie zachowane, co pięknie wytłaczane są tu w srebrze ta winieta, dokładny spis wystawców, miejsc, wszystkie wiadomości są podane. Na koniec jest oczywiście też plan. Ale tak jak mówiłem, Polska też w innych miejscach na terenie wystawy pokazywała między innymi rzemiosło artystyczne i sztukę. Mogę Państwu pokazać Lucjana Kintopfa. Tu są tak zwane orły olimpijskie, bo to tkanina przygotowana na olimpiadę w Berlinie rok wcześniej. Są nagrodzone na konkursie olimpijskim. W Muzeum Sztuki w Łodzi jest wersja makaty zrobiona właśnie z brytów, z tymi orlętami olimpijskimi. Bardzo piękna tkanina żakardowa, Lucjan Kinto, w Ładzie główny projektant. To są też tkaniny ładowskie i tam jest taki bryt też projektu Lucjana Kintopfa, tak zwane orlęta sejmowe. Nazwa jest od tego, że zaprojektował do wybicia frontowej ściany za prezydium Sejmu, dlatego że w gmachu nowym był fatalny pogłos w sali posiedzeń. Najpierw tam obrazy chciano jakieś, żeby akustykę poprawić, a na początku, w połowie lat 30. wreszcie wpadli na pomysł, że to tkaniną po prostu trzeba było i Ład dostał ogromne zamówienie na zrobienie kilkuset metrów kwadratowych żakardu. Nie zachował się żaden fragment z tamtej tkaniny, ale te orlęta sejmowe, jak Państwo widzą, takie wyprasowane na baczność między rózgami liktorskimi. Orlęta sejmowe były w osobnych też takich makatach właśnie, tak jak Państwo widzą tutaj po prawej stronie i dzisiaj jest chyba tylko taki fragment zachowany w Muzeum Narodowym, o ile dobrze pamiętam. Tu jeszcze widać o właśnie te wzdłużne, to ekspozycja tkanin Spółdzielni Artystów Ład. I największym, z punktu widzenia jakby historii designu światowego, sukcesem zakończyło się wyeksponowanie tego prototypowego
parowozu PM36, parowóz motorowy 36 oznacza rok zaprojektowania, Kazimierza Zembrzuskiego, który dostał złoty medal na wystawie paryskiej, który no, tak się spodobał, że jeszcze 2 lata potem do Nowego Jorku go wysłano. Już tam to nie wiadomo, co się stało z nim. Ale teraz, żeby skupić się na nim. A to Polska właśnie. Na czym pomysł Zembrzuskiego polegał? No na tym, na czym cały design w Stanach Zjednoczonych szczególnie, design opakowań, design streamlinowy, czyli design mówiący o tym, że rzecz będzie budziła chęć użytkowania, będzie wzrok przyciągała, jeśli będzie miała nowe opakowanie, będzie miała nowoczesny wygląd. I o to chodziło. Bo parowóz, taki, który znamy jeszcze, cały czas taki jeszcze, tylko miał przepięknie wystylizowaną obudowę aerodynamiczną, wpisującą się w aktualne tendencje takiego designu streamlinowego, czyli aerodynamicznego. To jest to, tylko z tą obudową. No i patrząc na te podrasowane zdjęcie, bo kolory są współczesne na oryginalnej ilustracji, jego testowano ten parowóz na trasie między Warszawą a Poznaniem, 160 chyba kilometrów na godzinę osiągał bardzo dobrze. Nigdy nie wszedł do produkcji i do użytku jego wysyłano. I też nie wiem, czy w Paryżu i raczej chyba nie, to były modele pokazywane, a nie sama lokomotywa, bo gdzieś się natknąłem na jakieś teksty, że już w czasie okupacji hitlerowskiej ten parowóz gdzieś tam w którymś z wielkopolskich, w którejś w lokomotywowni wielkopolskiej był zniszczony. Ale jeszcze powiem o jednej projektantce, Julii Kajlowej, najwybitniejsza projektantka metalowych naczyń z lat 30. Julia Kajlowa ze złotym medalem wróciła. Ona robiła projekty dla braci Henneberg, warszawskiej wytwórni platerów, wyrobów metalowych, dla Frażeta, dla kogo jeszcze zaraz zobaczymy. I także na koniec pokażę tam jeden dzbanek jej, ale to są te jej najlepsze, które na wystawie paryskiej były docenione. A więc jeszcze dla spółki Norblin warszawskiej to jej projekty srebro, biały metal, no właśnie, tak, cukiernica. Jabłko królewskie chyba taką nosi nazwę, jeszcze inna. O, ten sam obieg. Nie? Ciekawe, czy się domyślacie Państwo. Skaletnica. Przybornik do palenia, nie? Tak, jednocześnie z popielniczy. I jeszcze taki. O, przepraszam, tu nie ma ostrości, ale wiadomo, popielniczka i Julia Kajlowa i wreszcie dziękuję, że pan przypomniał GAL, Gdynia Ameryka, linie żeglugowe, wiadomo. Minister Beck oczywiście. Minister Beck wizytujący wystawę. Bezlitośnie, jak mówiłem, prasa się nie tylko wnętrzną, samej rotundzie honorowej się bardzo, bardzo dostało. Ją nazywali Le Pissoir Polonais, że to wygląda jak pissoir po prostu, tak? Mankiet z kamienia, okrągłak do sprzedaży wody mineralnej, szalet, pisano o tym, jest wzorowany na ustępach warszawskich, okrągły, tyle tylko, że nóg klientów od dołu nie widać. Kamienna rura,
jakiś tunelik, dwie galeryjki, masz ze sztandarem i kiosk z kiełbaskami. Wszyscy mieli złudzenia, że Polska to kraj rolniczy, a tu przy wejściu tytoń i wódka. Aluzja pewno do tego Wedla, stoiska Wedla i monopoli państwowych. W Kurierze Poznańskim niejaki Tadeusz Jarecki pisał tak. Brakuje tu jeszcze fig, daktyli i pomarańcz, cytryn, szampana i parę małp na cyprysach skaczących. Coś ze Śródziemnomorzem, nie? Antoni Słoniński bardzo przytomną napisał kilka zdań o tej ekspozycji. Pawilon Polski nie spełnia dość dobrze swojej roli propagandowej. To znaczy, bądźmy szczerzy, nie buja gościa, który przyjdzie na wystawę. Nie krzyczy fotomontażami o potędze Imperium Polskiego. Jest to raczej demonstracja artystyczna, ale nie ma w Pawilonie Polskim niemal ani jednego eksponatu, który by stał poniżej poziomu wymagań prawdziwej sztuki. Naturalnie zwolennik krzepy narodowej uważa to za skandal. Co zostało z tego? No, do dnia dzisiejszego mamy Palais de Chaillot i piękny widok oczywiście na wieżę Eiffla i pole marsowe. Poza tym słupem sztandarowym na Gubałówce ustawiono, ale ona nie przetrwała, o ile dobrze pamiętam, wojny, personifikację Polonii przed schroniskiem na Gubałówce, budowanym z powodu narciarskich mistrzostw świata w 1939 roku. Schronisko na Gubałówce to jest ostatnia przedwojenna wielkiej klasy architektoniczna realizacja. Za chwilę już była wojna. No i wreszcie ta tkanina, którą po dwóch latach rozdzielono i ona jeszcze w pawilonie, o którym za trzy tygodnie będę mówił w Nowym Jorku, zafunkcjonowała raz. A dzisiaj w bibliotece Le Moyne College w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. O, kolejne. Odpisane, wszystko jest ok. Otóż komisarz pawilonu nowojorskiego Stefan Rob w Stanach Zjednoczonych został. Wyposażenie pawilonu nowojorskiego było rozprzedawane już w czasie, kiedy wystawa się skończyła. Polska była w sytuacji wojny. Część rzeczy jest w Chicago, w Muzeum Polskim, bardzo wiele rzeczy rozpierzchło się. Cały czas są różne odnajdowane na rynku antykwarycznym w Stanach Zjednoczonych eksponaty pochodzące z wystawy nowojorskiej, a ten trafił, no ta tkanina trafiła szczęśliwie w dobre ręce i ona jest tam, łącznie z tą częścią gobelinu. A właśnie, tutaj górną część połączono z tą dolną częścią, więc ten gobelin jest jakby scalony. Oczywiście katalog ogólny, ale też uświadamiam Państwu, że każda z tych wystaw 25 roku, 37 i 39 doczekała się dużego opracowania, kilkunastu autorów, kilkanaście artykułów naukowych. To są chyba najlepsze syntezy dotyczące polskiej ekspozycji w Paryżu 25, 37 roku i wreszcie Nowego Jorku w 39, o czym będę mówił 12 maja i bardzo Państwa zapraszam. To tyle, jeśli jakieś pytania, to jeszcze 5 minut mogę poświęcić. Dziękuję bardzo.